Przemek, w poprzednim meczu strzeliłeś bramkę. Czy czujesz się już gotowy do tego, by wystąpić w najbliższym spotkaniu od pierwszych minut? Pewnie, że się czuję gotowy już i zobaczymy, jak to będzie w najbliższym spotkaniu, czy wyjdę od pierwszej minuty. No to wszystko zależy od trenera, tak? I bardzo duża jest rywalizacja w składzie i no tak jak mówię, no wszystko zależy od trenera, tak? Gracie z drużyną, która nie przegrywa na wyjazdach, która traci mało bramek, ale też mało ich strzela. Czy po ostatnim zwycięstwie jesteście już na tyle zmotywowani, na tyle podbudowani, że jesteście w stanie już teraz odnieść kolejne zwycięstwo i zdobyć mistrzostwo trzeciej jesieni w trzeciej lidze łódzko-mazowieckiej? Tak, pewnie to ostatnie zwycięstwo z Targówkiem nas bardzo, 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 bardzo motywuje do tego, żeby tutaj zdobyć kolejne 3 punkty. Targówek był niewygodną naprawdę drużyną, no, na wyjazdach bardzo, bardzo dużo spotkań remisował, praktycznie same remisy, ale nam udało się strzelić te 3 bramki. No i chcemy wygrać kolejny mecz tutaj u siebie, zdobyć 3 punkty i zostać tym mistrzem jesieni. Niedziela, godzina 14. Tu na tym stadionie Radomiak podejmie Sokół Aleksandrów Łódzki. Jeśli wygra to spotkanie, zostanie już na pewno mistrzem jesieni w trzeciej lidze łódzko-mazowieckiej.